u Moniki kolejna niespodzianka dla panów. Nie gryzie, nie wybuchnie, nie poparzy, nie uszkodzi? Nie, krzywda wam się żadna na pewno nie stanie. Co to jest, jak myślicie? Pudełko. A co jest w środku? Miałem różne myśli, począwszy od tego, że znów jakaś czeka nas praca. Basen. Spodziewałem się czegoś bardziej hardkorowego niż basen. Podoba wam się? Nie. Nie? Dlaczego? Nie, wolałbym w inny sposób spędzić z Moniką czas niż w basenie. To ja już wolę to ogrodzenie kopać. Pierwszy raz taki basen miałem okazję składać. Czemu to musi być zatrzas gdzieś wchodzić? No są jakieś takie dziwne te bolce, tylko... To mi coś nie pasuje, pan. No to ale po coś te dziurki są? Nie wiem, czy Monika ma jakiegoś faworyta, ale na pewno bacznie obserwuje. Daje nam możliwość wykazania się, więc wydaje mi się, że po prostu ona na pewno szuka tej osoby najwłaściwszej dla siebie. Monika, jest postęp! Coś rośnie, coś rośnie. Tacy fachowcy robią, to nie naprawdę. To chyba też do czegoś służy. Oj, coś nam zostało. Wykształcony jesteś, nie? A ty nie jesteś wykształcony. Aż tak jak ty, to nie. A, to przesadzasz. Lepiej wam szło chyba z ogrodzeniem. To chyba dobrze. Ależ to jest pięknie zrobione. No, jestem dumny, panowie, z naszej pracy. To był taki element, tu się wpina. Naprawdę. Myślałem, że to jest przypadek. Tymczasem zauważyłem, że jej to straszną frajdę zrobiła. To ja tam tylko troszkę dostałem, ale Tomkowi się dużo mocniej oberwało. Ola, dobra, to ja uciekam. Jeszcze przyjdzie, jeszcze przyjdzie. Spodziewałem się tego. Zawsze kobiety mają takie pomysły, że oblewają wodą. Na pewno nie ujdzie jej to płazem, tak? No, postaramy się jej odwdzięczyć. Ja się bawiłam cudownie. Nie wiem jak chłopaki, ale ja się bawiłam świetnie.